Siemka, z tej strony Skubana, a przed wami CFT. W dzisiejszym odcinku robimy zadanie Tartar. No to zaczynamy. 2-1 za Pana, mogę się wydaje. Tak, tak. I teraz mamy wydobyć czaszkę z tej załogi, co zatonęła. No i wiatr się znowu zmienił. Myśmy kurs zmienili. Nie widzę na szczęście innych statków. W sumie ciekawe, czy ktoś oprócz nas widzi to zadanie, czy nie? Tylko my chyba. Aha. Sami nie widzi tych statków. O, jest szalupa. Zabrać ją? No. Wybierzmy, bo tam są zasoby. Już zrobili tak, że chalupy są zasypane od razu. Zazwyczaj jest ich całkiem sporo. Dobra, no nic. Może popłynę tam od razu na ten statek. Znaczy nie, płyn teren. Płyn na wczepy już dobra, od razu. Dobra, okej. Okay. Chyba przestanął. Ja nigdy nie byłem dobry w tych szalupach. No i zawracam. Jestem. A co tam, jakie zasoby były? No, kule. Nie patrzyłem. Kule i ten. Ten statek zniknął? Czy mi się wydaje? Nie wiem. Musimy. Chyba tak, ale zobacz. Popłyń na dno i uruchom tą. Okej. Okay. A, latarnię. Dobra. No. Jakaś melodyjka jest. Tutaj za mną płyń. Nie widzę. A tu cię. A tu jest. Okej. Okay. Są same szczątki. Fajne to zrobili. By wypłynąć. Co znalazłeś? Nic nie widzę właśnie. Tutaj zobacz, jest jedna ta. Okej. Wycza zaraz nabrać. Syren tu jakiś jest. I wezmę powietrze i za chwilę zanurkuję. Co my z tym syrenem? Mamy coś zagadać, czy? Nie, tutaj umarła ta dziewczyna. Już. Chyba czaszka jest, no, warta czy. Masz ją? Wziąłem, no. Thank you.
them to me. Captain Martha Jane, I can sense her soul swirling around in there. Let's see if my sword of souls can't bring an end to her torment. Ship of the damned, wreathed in hellfire. What impossible treasure must it contain? My crew and I sought to know the truth. For 6 nights we sailed in pursuit of the Ashen Dragon. Countless times we thought we'd lost the scent, only to spot her ominous flames on the horizon. On the third night, we encountered Captain Stone and his crew, who also meant to hoard the fireship's secrets for themselves. Grudgingly, they accepted our offer of an alliance. Finally, we saw our chance and struck. It was the last mistake of our lives. Our lust for wealth had blinded us to the true nature of our prey. Skeletal pirates, who burned as though the flames of Hades were consuming them before our eyes. Upon witnessing the horrors we now faced, Stone and his crew turned tail and ran. Our plans were in ruins even before the Ashen Dragon turned and unleashed its cannons upon us. We were boarded in great numbers as our hull was shattered by cannon fire. There was no time for repair, nor for escape, as our world broke apart around us. My last hope is that Stone's cowardice may, in some way, return to haunt him. I shall carry that hope with me as we sink into our graves. It seems this mysterious Captain Stone is our key to hunting the Ashen Dragon. I'll preserve Jane's memories in my journal. They might give us a clue as to where we should head next. Wybił się na tę stronę. Mhm, widzę. To jest za wyspa. Ale to będą jakieś wulkaniczne. Dobra, to wróćmy na statek. Dobra, wracam. To coś tu się widziałam. Rądź. No to co to na wulkaniczną część chyba trzeba płynąć. Chyba na fetch rest. Tak. Sprawdzę, gdzie to jest. Czyli na E. W sumie niedaleko. Dobra, skręcam. O, beczki przed nami. Lewej czy po prawej? Przed, no, pod nami do góry. Mam nadzieję, że nie ma żadnego kupowy. Nie było, ale ja też nic nie złotałem. Trochę w prawo musisz. Tak. A już widzę tą wyspę. No. I z tego miejsca, tej wyspy powinien być widoczny następny statek. No, może to być ta wyspa. Ja wiem.
wiatr jak zwykle nie sprzyja. Widzę, wyszło mi powiadomienie na telefon, że jest ten turniej Sea of Thieves teraz na arenie. Turniej? No. Co ty mówisz, robię turnieje w to? No. Jak obejrzysz 30 minut na Twitchu, nie? Tam musisz mieć konto podłączone jeszcze pod ten profil na seaofthieves.com, bo dostaniesz żagle. Obsidianowe takie. To normalnie w sklepie nie kupisz. Czyli tam musiałbym. Nie. Tam na stronie seaofthieves masz. Jak wejdziesz, zalogujesz się tam na to konto. Xboxowe. To gram. I tam masz linka kont, żeby połączyć konto na Twitchu z tym kontem i potem oglądasz 30 minut i dostajesz. Dobra, gdzie jest ten statek? Nie wiem. Staram się to ogarnąć. Zagraj. Nigdy to jest niego. Gitarler. Może po drugiej stronie wyspy jest. Może na pocieniu gwiazdy trzeba wejść. No nie wiesz, jak to długo będzie trwało? No i nie wiem. Ale quest czy ten turniej? Nie, ten turniej. No, to patrz, kilka godzin chyba, bo tam co tydzień są nowe. Nie widziałem. No nie widać go. Chyba, że trzeba tam wejść na tą wyspę. Czy to jest na pewno ta wyspa z rysunku? Ona wygląda podobnie. No. O, jest. Zaskoczę na tą... A, dobra. Jest. No, widzę. Chciałem już skoczyć na wyspę, dlatego... Czable. Załadowała. No spróbuję się zalogować. Nie widziałem, że na podpłynieje. No, próbuję coś tam rozruszać tą arenę. Właśnie jest trochę tych graczy, co gra w Sea of Thieves. Jest ten Pace na przykład. Ma na YouTubie kanał. I on jest dobry w PvP ogólnie i zawsze te wszystkie turnieje wygrywa. I też się tak wybył na Sea of Thieves, bo wcześniej w ogóle zaczął streamować tę grę, a teraz już ma tam kilkadziesiąt tysięcy subskrypcji, nie? A tak to wcześniej, wiesz, przed Sea of Thieves to żadną grę nie grał. No, rozumiem. Ale on tam dobrze gra. Wszystkich rozwala, mieczykiem, snajperką, wszystko. Że szaleje. Dobra, czekaj, zalogowałem się na tą. Easy Trailer. Konto. No nie wiem, jak to się... Jest coś takiego? I na tym... czego? Co jest? Jest coś takiego, żeby połączyć z Twitchem? Konta społecznościowe jest... Moje programy, dostępne programy. Co? Z ekipy twórców. Zarejestruj się. Twitch Drops. To? To może to, no. O, czekaj, tu jest. Co to jest klucz? Dobra, czekaj, znalazłem niby Twitcha. Ja pamiętam, jak się nazywałem.
co tam z tym statkiem? Płynęłeś, próbuję. Znaczy, no płynę. Zniknął? Rozpłynął Aha. się i jest dalej. Dobra. Można by kiedyś próbować walczyć na tej arenie. Oj, walczyliśmy przecież, nie? Ale na tym turnieju. A, ale nie wiem, to jest chyba tylko dla tych, ten, trzeba mieć zaproszenie i tak dalej. A. Jacyś tam specjalni ludzie są. Wiesz co, jest jeszcze coś takiego? Jak CFTs Content Creator, nie? I do tego mógłbyś się zapisać. Mhm. Bo jak tworzysz filmiki CFTs, tam streamujesz to, okay. to jak się zapisujesz do tego i zostaniesz zweryfikowany, no to tam będziesz dostawać co jakiś czas jakiś kod do rozdania dla widzów i takie rzeczy z jakimiś tam unikalnymi żaglami, nie? I no różne takie, nie? Że tak wspierają tych youtuberów i streamerów. Nie wiem, czemu token mi nie pasuje. Okay. Czyli mówisz kreator Sea of Thieves, tak? Content creator, coś takiego, no. Aha. Poszukam, gdzie to jest. Nie możemy się w sumie zbliżyć za bardzo do niego. No wiem, ale chyba jeszcze wulka nas nie uderzy. Zwinął się trochę. Nie jesteśmy za blisko? Nie, jeszcze nie. O, zniknął. Prawo. Po prawej, okej. Dobra, w ogóle w dół można spuścić. I ustawić. Dobra, ustawiam. Chyba w prawo. Oj, tak, no faktycznie. Pomyliłem się. Grałem z takim znajomym, że w ogóle nie mógł rozczytać, nie? Ja mu mówiłem, że pyta się właśnie skąd wiem, jaki wiatr wieje, nie? W którą stronę. Ja mówię, że masz te takie paski na niebie i patrzysz, w którą stronę lecą, nie? A on mówi, że on tego nie widzi, nie? Że on widzi te paski, ale nie wie, czy w lewo, czy w prawo na przykład. To potem powiedziałem, że patrzył na tę flagę, to łatwiej. Na szybko płyniemy. No, można zmieniać. Chociaż i tak do tego wraku musimy płynąć. Już jeszcze trochę można zostawić. Okej. Okay. Ja sam się czasem gubię na tych paskach. No, wiadomo. Dobra, można zwinąć, bo chyba się jak muzyka załączyła, to jest coś pod nami. I co, to samo z tą lampą, tak, nie? Tak. Znaleźć. Ale chodzi o ten wrak głównie, czy o co? Tak, wrak. Wrak i... I czaszkę. Okej. Okay. Płynę do wraku. Czy wyszczelić jak to przekonatnie, czy czymś. Wrak mi zniknął. Tam masz coś? A, ja wiem, o co chodzi. Chodź na wyspę. Dobra.
Dzięki za oglądanie filmu, komentujcie i oceniajcie. A jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał. Trzymajcie się. Cześć.